Śmierć dwójki emerytów wstrząsnęła lokalną społecznością. Policja, która zajęła się tajemniczą sprawą, najpierw znalazła samochód pary staruszków, a później dokonała porażającego odkrycia. Historia mrozi krew w żyłach. Tragiczna śmierć przyszła nagle. Małżonkowie chcieli jedynie wypocząć na krótkim urlopie i zwiedzić malowniczą okolicę. Nikt nie mógł przewidzieć, że słoneczny i spokojny z pozoru dzień zakończy się takimi zdarzeniami. Gdy para przestała kontaktować się z bliskimi, wszczęto poszukiwania. Nie minęło wiele czasu, a funkcjonariusze policji poznali prawdę. Koszmarna śmierć pary starców. Nie mieści się w głowie, gdzie odnaleziono ich ciała. O dramatycznych zdarzeniach z Meksyku informuje serwis Fakt. Jak możemy się dowiedzieć, wszystko miało miejsce w czasie wakacji 74-letniej Kathy Harvey i 77-letniego Hirschsohna, małżonków z San Diego w USA. W ostatni tydzień sierpnia tego roku udali się na urlop do Meksyku, gdzie zatrzymali się w wynajętym mieszkaniu El Socorrito na południe od San Quintin. Krótko po przyjeździe kontaktowali się z synem, któremu opowiadali o swoich planach. Do domu zamierzali wrócić 31 sierpnia, ale niestety, nigdy im się to nie udało. Po krótkiej rozmowie z synem słuch po małżonkach zaginął. W żaden sposób nie kontaktowali się z bliskimi, co od razu ich zaniepokoiło. O sprawie poinformowano policję, która wszczęła poszukiwania pary staruszków. Szybko udało się namierzyć ich samochód. Ponieważ był pusty, funkcjonariusze rozpoczęli przeszukiwanie pobliskiego terenu. Nieopodal auta natknięto się na studnię. Choć służby miały nadzieję, że nic w niej nie znajdą, zdecydowano się zajrzeć do środka. Niestety, potwierdził się najczarniejszy ze scenariuszy. Na dnie znaleziono ciała 74-latki i 77-latka. Kierowco, będziesz bardzo zadowolony. Rewolucyjne zmiany dotyczące prawa jazdy zostały zatwierdzone. 3. O dramatycznym odkryciu natychmiast poinformowano rodzinę, a ciała przekazano do sekcji zwłok. Na chwilę obecną nie wiadomo, w jakich okolicznościach małżonkowie ponieśli śmierć. Śledczy nie wykluczają, że w tragedię zamieszane są osoby trzecie, jednak te teorie potwierdzić bądź wykluczyć pozwoli dopiero podjęte dochodzenie. Źródło: Fakt.